Witam Państwa, Michał Bugno. Znajdujemy się w hotelu Parkin by Radisson w Krakowie. Ten program nazywa się Sektor Gości, a moim rozmówcą jest dzisiaj najweselszy sportowiec w Polsce, czyli skoczek narciarski Piotr Żyła. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Piotrek, skąd w Tobie tyle uśmiechu i tyle pozytywnej energii? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Ale mówisz, że niedobre są takie dni jak dzisiaj, kiedy zainteresowanie medialne jest olbrzymie, kiedy wywiadów trzeba udzielać mnóstwo, a jesteśmy dzisiaj podczas Dnia Medialnego Polskiego Związku Narciarskiego. No dokładnie, no tak już od półtorej godziny klepię w kółko to samo. Tu przynajmniej się siadło na chwilę, czyli tak bardzo przyjemnie, bardzo pozytywnie. Chcesz z nami zostać już do końca. Tak, do końca mogę tu posiedzieć, jeszcze jak jest coś do picia, także jest bardzo przyjemnie. To woda generalnie. Ty słyniesz z tego, że lubisz sama woda. A ty słyniesz z tego, że lubisz się napić piwa. Piwa dzisiaj niestety nie mamy. No to niedobrze. No słynę z tego, no to wiadomo, że to jest tak. Myślę, że nawet nie, że każdy czy coś, tylko ja to traktuję na zasadzie takiego relaksu, takiej, można powiedzieć, rozkoszni, cały tydzień się pracuje i przy sobocie czy tam przy piątku tego piwa się można na legalnie napić jako taki, można powiedzieć, nagroda tego całego ciężkiego tygodnia, czy z kolei po zawodach jest podobnie, są zawody, jest ciężka praca, jest dużo stresu, dużo tak naprawdę różnych sytuacji. A po zawodach jest taka chwila, że możemy sobie siedzieć wszyscy razem i sobie to piwko otworzyć. Z czego ty najbardziej lubisz się śmiać? Z różnych rzeczy, z różnych ciekawych historii, z różnych ciekawych dowcipów, z samego siebie. Masz jakieś ulubione dowcipy? No właśnie. Może opowiesz jakiś dowcip? No, to też mnie już dziennikarz pytał, ale niestety nic nie przygotowałem, a niestety. Przychodzą mi same takie nie do końca... Nie wypada opowiadać. O których wypada opowiadać, także następnym razem może się przygotuję. Czyli humor sytuacyjny bardziej ci odpowiada. No dokładnie. Raczej lubię się śmiać z różnych sytuacji, jakie są. Ze swoich skoków lubisz się czasem pośmiać, jak coś tam narta się odwinie? Też się lubię pośmiać. Właśnie z takich skoków. Również z dłuższych skoków, także różne sytuacje. Podobno na zgrupowaniach z Olkiem Zniszczołem oglądacie często jakieś polskie komedie. Nie wiem, czy jeszcze oglądacie, to chyba taka wypowiedź pojawiła się w jednym z wywiadów kilka lat temu. Znaczy ja tak w zasadzie dawniej mieszkałem, jak Maciek był w kadrze, to z Maćkiem. No to oglądaliśmy czasem ambitniejsze kino, American Pie jakieś, nie? Czasem. Rzadko się nam zdarzało ambitniejsze kino oglądać. Potem tak od zimy, tak trochę w zimę właśnie z Klimkiem Murańką mieszkałem w pokoju, potem z Olkiem. No to tak przerzuciliśmy się na właśnie Fertka Kiepskiego i w zasadzie teraz przez całe lato praktycznie z Olkiem w pokoju. No to już jest ambitne kino. Od początku zaczęliśmy tak naprawdę oglądać i odcinki, które już tam wiadomo nieraz się oglądało, można się z nich tak naprawdę cały czas śmiać, cały czas jakieś fajne hasła na trening się wyciągnie. I może jakieś hasła zacytujesz, które przechodzą? Znaczy ja ogólnie mam taką piosenkę, no wiadomo o czym. Śmiało, zaśpiewaj. Ferdek na prezydenta kandydował, to tak z Klimkiem w zimie, przeważnie przed zawodami, gdzieś jak spotkaliśmy sobie się i ten, to nuciliśmy sobie tę piosenkę i to taka... Zanucisz? A co? Zanucisz? Mogę opowiedzieć, bo śpiewać chyba nie mam talentu. Spoczą gardło dzisiaj. Kiełbasa, browary i inne towary, narodzie kochany, ja tobie dam. Znaczy to tak, jeden z kolei jest też takie fajną w kolei drugą piosenkę też o piwie ma. Kiedy tracisz życia sens, pij browara albo pięć. Kiedy,
Kiedy braci jesteś zły, pij browar albo trzy. I tak czasem, są przyśpiewki. I tak czasem sobie chodzimy. Rozluźniają, dobrze tak, rozluźniają. Tak, na dobre rozluźnienie, jak tam trochę jest właśnie za dużo stresu, za dużo czegoś, to takie rozmaite z tego się stara wyciągać, żeby gdzieś tak no się zrelaksować, czy odciągnąć głowę od tego, od tej codzienności. I to pomaga. I to myślę, w moim przypadku mi to pomaga tak naprawdę. A kto w polskiej kadrze poza tobą jest takim najweselszym zawodnikiem, najweselszym człowiekiem? A jestem najweselszym? Nie. Myślę, że tak. raczej no na pewno nie najsmutniejszym. No, można tak. Znaczy raczej wszyscy jesteśmy tak, można powiedzieć, nastawieni pozytywnie. Nie ma, nikt tam raczej nie chodzi jakoś zadąsany czy jakoś, nie wiem, obrażony na cały świat, bo trenujemy taki sport, jaki trenujemy, no to są skoki narciarskie i tu każdy ma, można powiedzieć, szacunek do drugiego i raczej jak jesteśmy na zgrupowaniach, na obozach, na zawodach, to staramy się, można tak powiedzieć, że nawet sami z siebie śmiać z różnych sytuacji, raczej jest wesoło jak smutno, czyli raczej bym powiedział, że wszyscy są weseli.